Gdzie jestem? To jest tutaj? Halo? Chłopaki, jest tu kto? Gdzie jest hala? O! O kurde, ta hala jest tak ogromna, zobaczcie na to. Od dzisiaj przenosimy się oficjalnie na nasz nowy projekt, drugi sezon hali. Słuchajcie, chłopaki już tutaj czekają, wszystko jest gotowe, żeby wam pokazać. Znaczy jest gotowe tylko w 1%, bo tutaj naprawdę dużo rzeczy będzie do zrobienia. Ale o tym się zaraz dowiecie. No to co panowie, zapraszam do nowej hali. Jak wam się podoba, opowiadajcie co i jak. Stary, to jest idealne miejsce dla T-Squadu. Zobaczcie, ile tutaj jest przestrzeni. I tak opowiedz o kilku funkcjach tej Słuchajcie, hali. Niesamowite jest to, że już się przenieśliśmy i zobaczcie na to. To są wszystkie rzeczy ze starej hali. Tak mało miejsca to zajmuje. Tylko i tyle. No więc teraz będziemy mieli całe mnóstwo. Zaczynamy od tego, co będzie jeszcze, tak? Tak, no trzeba opowiedzieć chyba widzom, jak w ogóle to wszystko widzimy. Ponieważ patrzcie, tutaj mamy też trawę z naszej hali. I na tej hali, cała trawa z naszej starej hali zajmuje tylko tyle miejsca, więc to w ogóle wywalimy, bo jest uwalona po odcinkach i kupimy jakąś na całą halę po prostu, żeby była cała trawa, w końcu będzie kolejna kulka. No. Można grać tutaj, patrzcie, w siatkówkę, jest tyle miejsca. Podajcie! Będziemy mieli multum miejsca, żeby tutaj zrobić po prostu totalnie wszystko. Jeden z pierwszych odcinków to będzie związany tam z tymi barierkami, gdzie będzie kiedyś chill room. Więc może pokażmy co tam. I tak jak widzicie po prawej stronie, tutaj są moi ziomale, którzy sobie odpoczywają pomiędzy odcinkami. Cześć mordeczko. Na golfa trzeba się w końcu umówić. No i słuchajcie, tutaj w chill roomie będziemy mieli kilka fajnych rzeczy. Na przykład ułożymy tutaj oczywiście wszystko jakimś fajnym dywanem czy coś i tutaj robimy sobie jakiś barek, coś z tego typu. To jest właśnie moja wizja. Tak, coconut bar, słuchajcie, tutaj będziemy robić driny, organizować imprezy. Tutaj będzie DJ-ka. I mamy jeszcze jedną kminę ogólnie, żeby zrobić tutaj kino, ale nie wiem jak. Tu jest mocne. Nie wiem, czy zrobić tutaj stary ekran. Napiszcie, co jest lepsze, czy DJ-ka i ten, i bar, czy kino, żeby zrobić tutaj po prostu taki sensowny. Tak, a może bar i kino po prostu. A ładna DJ-ka? A miłość. Powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś może bardziej wyczynowanie wyglądać niż pierwszy dzień hali, no trzeba odpoczywać. Zobaczcie w ogóle, jaka tu jest wysokość. Jest też plan, żeby jakieś trampoliny tu dokupić, żeby zrobić jakiś basen z piankami czy coś w tym stylu. Na pewno mnóstwo rzeczy się tutaj pojawi, dlatego subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I jak widzicie, tutaj mamy takie oto trzy niezniszczalne boksy. Jeszcze w robocie, ale już wiecie, jaki będzie jeden z pierwszych odcinków. Ten trik nie wyszedł mi za pierwszym razem. Może niech Zipek coś pokaże. A teraz przejdźmy do części biurowej. Siadło. Let's go! Udało ci się, nikt nie widział, ale masz to nagrane. Jak ty, jakim cudem ty poszedłeś teraz tam? Z sekundą byłeś za nami, stary. A nie pamiętasz początku odcinka? Teleportacja. To wcale nie trwało. 24 próby. Część biurowa. Dokładnie tak. Słuchajcie, tutaj. Nie wiem, co będzie. Ja też do końca nie wiem, co będzie, ale myśleliśmy o nagrywaniu w tej żarcie, a tylko nie wiem, czy to w końcu w ogóle zrobimy. Zrobimy tutaj na pewno jakiś pokój green screena czy coś? Nic. Mówcie dalej. No na pewno tutaj będzie po prostu kuchnia, dlatego że chcemy gotować więcej rzeczy do naszych odcinków z jedzeniem. I potrzebny nam jest także kran, dlatego że tutaj w ogóle trzeba dużo rzeczy samemu przygotowywać. I tak naprawdę w tym pokoju nie ma nic ciekawego, poza tym, że jest to przejście do innego pokoju. I tutaj już jest fajnie, dlatego że będziemy otwierać nowy kanał. Więc śledźcie, dlatego że będziemy wrzucać na Instagrama na pewno Ernesta. Aha, dokładnie. Tutaj klikajcie na mojego Instagrama w Instastories, jak otworzymy nowy kanał. Podpowiedź, będzie on we dwóch z Zipkiem prowadzony. No to wtedy go tam właśnie znajdziecie. W tym pokoju to, co ja lubię najbardziej, to że widać całą halę. Więc w momencie, gdy na przykład chłopaki będą organizowali mis mokrego podkoszulka, to ja wtedy będę mógł tutaj patrzeć, czy dobrze im idzie. Więc tutaj postawimy na pewno komputer, będzie takie całe stanowisko gamingowe D-Squadu, ponieważ bardzo często nam się przydaje komputer na miejscu. W poprzedniej hali kompletnie nie mieliśmy kompa i przez to często były spóźnienia z filmami, na przykład co wielu z was mi wytykało w komentarzach. A teraz pokażę wam resztę. Czy to znaczy, że już nigdy więcej nie będzie spóźnienia z filmem? Tego nie powiedziałem. I to jest ostatnia część naszej hali. Myślę, że początkowo wstawimy tutaj siłownię, ponieważ planujemy trochę więcej ćwiczyć z chłopakami, wiecie. Ja to już nie muszę, szczerze mówiąc, ale chłopaki to straszne suchokratesy, więc mam nadzieję, że się za siebie w końcu wezmą. Nic, wcale nie trafię, nie celowałem Zipka. Tutaj nie ma nic szczególnego. Czemu to jest zamknięte? Jest nasz składzik.
Tutaj trzymamy po prostu sprzęt, ale ogólnie no to jest tutaj po prostu boiler. Ej, chłopaki, tak w ogóle to myślicie, że ja mogę mówić o tym pokoju? Nie! Nie? Nie! Tam nie można wchodzić. W sensie? Nie możesz. Możecie się to tylko domyślić, co tam jest po odgłosach, które cały czas stamtąd słychać. Więc tego pokoju wam nie mogę pokazać, ponieważ no tam jest coś naprawdę dziwnego. Piszcie w komentarzu, co myślicie, że tam się znajduje. Dobra, panowie, pierwsza rzecz, która się nasuwa, gdy widzicie tą halę. Co to jest? Trickshoty. Więc teraz przygotujemy kilka trickshotów. Kto zdobędzie najwięcej punktów, ten wygrywa. Już chyba halę dosyć pokazaliśmy, więc możemy przejść do zabawy. Boże, nie trafiłem. Kurde, pierwsza konkurencja. Kto zdmuchnie świeczkę z końca hali, strzelając z łuku, ten zdobywa punkt. O, blisko. Wow! O! Właśnie nowa hala, to jest chłopaki nowa hala. Czyli co, stówkę wygrywa, teraz kolejny. Walisz tak. Pieniądze, panowie, dawajcie kolejnego. Ej, w ogóle chłopaki, to jest jeden z najszczęśliwszych dni mojego życia teraz. Ej, mój też, trzymajcie już, no. Naprawdę, to jest takie same uczucie, jak robiliśmy bazę, stary. I na pewno, teraz. I tak samo jest z Miłoszem, dlatego, że zostaje tak długo dzisiejszego dnia. Ja jestem Zipek, a to jest dwuseta. Ale nie ma środka, ale przynajmniej ten trickshot kolejny. Nie, no. Chłopaki, dzięki mnie nie będziemy siedzieć 3 godzin na tej. 3 dni na tej kali. Łukasz robi wszystkie trickshoty. Ostatnia konkurencja polega na tym, że mamy taką oto rzutkę oraz tarczę z poprzedniej konkurencji. Pomiędzy nami a tarczą stoją 2 niezniszczalne boksy, więc rzutka na pewno sobie z nimi nie poradzi. Jedyny sposób to polecieć strzałką nad boksami i trafić w sam środeczek. Prawie. Za daleko. Po prostu będę się pokusował, żeby przerzucić to nad tymi boksami, tyle. Prawie. To było tak bliziutko. Cały czas za mocno. Za mocno cały czas? Co? No nie! Co wy gadacie? Nie! Co wy gadacie? Nie wierzę w to, że Łukasz trafił wszystkie trickshoty. Chłopaki, no dobrze się bawiliśmy dzisiaj. Dlaczego nie 200? Musimy zostać na następny dzień jeszcze. Aha. Ej, to no, był dobry dzień. No, dobry początek, co? Serio, chłopaki, to jest początek czegoś wielkiego. Pamiętajcie, że będzie daily, więc zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. Mamy naprawdę bardzo dużo pomysłów, więc teraz pora tylko naprawdę przemienić tą halę, tak jak wam mówiliśmy, według planu. Jest nowa playlista. Jeżeli nie oglądaliście wszystkich odcinków z poprzedniej hali, to tutaj macie playlistę z pierwszej, tutaj macie playlistę z drugiej hali. Subskrybujcie. To było na tyle. My jesteśmy T-Squad. Do jutra. Siema.